śmiesz się twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. Jak widzicie, jest noc, co niedobrze wróży, ponieważ nocą zazwyczaj z Patrykiem się dzieją naprawdę tragiczne rzeczy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ codziennie są tutaj filmy o godzinie 19:19. Zapraszam też bardzo serdecznie na mój kanał vlogowy, ponieważ tam również codziennie się coś pojawia o różnych godzinach. Tam nie ma ustalonej godziny, tam się codziennie coś pojawia. Co prawda są to zazwyczaj shorty, ale ogólnie vlogi również tam się pojawiają, więc zapraszam serdecznie na tamten kanał. Dobra, a teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na poprzednim odcinku zakończyliśmy wszystko tym, że zobaczyłem, że Patryk niszczy tam zamek na Bikini Dolnym. I powiem wam tak, nagrywam to od razu po poprzednim odcinku, bo uznałem, że nie mogę tego tak zostawić. Ja muszę iść tam zobaczyć, tylko wróciłem specjalnie na chatę po to, żeby zobaczyć, znaczy zabrać podkę na niewidzialność i pójść tam, bo ja bez tej podki na niewidzialność to jestem bardzo łatwym celem dla niego, więc musimy koniecznie się... Kurczę, co tu robi ta kąpka? Kto mi to tu zniszczył? Ej, dobra, no nie rozumiem tego. Dobra, zabierzmy sobie podkę na niewidzialność. Oczywiście ostatnia mi została, będzie trzeba znowu zrobić. Ja to tak zawsze robię, po trzy, a później mi się kończą. Chwila, moment, no ale dobra, zróbmy tak, że polecimy tam, oczywiście. Czy ja coś mogę potrzebować do tego, żeby go tam jakby zobaczyć, co on tam kombinuje i tak dalej? No chyba niespecjalnie cokolwiek będę tam potrzebować. Wydaje mi się, że wszystko, co potrzebuję, to mam. Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Zobaczmy, co się tam, że tak powiem, kryje i czy ten zamek w ogóle stoi. Czy on go w ogóle zrównał z ziemią całkowicie? Czy jeszcze stoi? Ja tu podlecę sobie na to drzewo. Będę wtedy... O, tam jest Patryk. Widzę go. O kurczę, tutaj podlećmy sobie na góry na to drzewko. Idealnie, dobra, w tym miejscu jesteśmy. I teraz tak. Zamek nie został całkowicie zniszczony, ale szczerze, to on się już do niczego nie nadaje, więc... W sumie na jedno wychodzi. Dobra, Patryka widzę tam przy tym krzaku. Ja... Co jest grane? Wszyscy zginą. Co on mówi? To początek moich modów. Będę najpotężniejszy na Palionowie. Co jest grane? Dobra, czekajcie, ja piję potę na niewidzialność, bo ja to tak jeszcze nie byłem za blisko od niego, a on już kurczę tutaj jakiś... On tu już jakieś rzeczy krzyczy. Dobra, nieważne, podejdźmy bliżej do niego, żebyśmy zobaczyli, co on kombinuje, jak już mam podkę wypitą. O kurczę, co on robi? Co on tu lata? Co on robi? On jest jakiś nawiedzony, widzowie. To tak być nie może. Nie no, ja jeszcze dzisiaj polecę chyba do SpongeBoba. Ja mu powiem o tym wszystkim. Bo to jest tragedia, że ten zamek został zniszczony. Nie no, to jest tragedia. Dobra, gdzie on jest? Tam podleciał sobie gdzieś. Dobra, on leci gdzieś. Kurczę, ja muszę go śledzić, bo ja muszę wiedzieć, czy on czegoś przypadkiem nie ukrywa takiego znaczącego. Kurde, mol, on tu nawraca, co jest grane. Dobra, ja nie mogę tak latać za nim szybko, bo on strasznie jest nieprzewidywalny i on robi różne skręty. Teraz to ja go w ogóle zgubiłem, nawet nie wiem, gdzie on jest. Gdzie on się zgubił? Tam lata gdzieś, o kurczę, dobra, widzę, leci nad Palionowem, dobra. Poleciał tam gdzieś za posągi, no dobra. No to, o kurczę, muszę założyć elytrę, dobra, lećmy też tam w takim razie. Zobaczmy, co on tutaj będzie kombinował. O kurde, ale uderzyłem. Dobra, podlećmy tu i na spokojnie, powoli, bo jak ja tam za szybko podlecę, to jeszcze mnie zauważy i nie będzie dobrze. Dobra, gdzie on jest? Tam lata nad więzieniem. Lata nad więzieniem, kurde, dobra. Nie wiem, o co chodzi, on... Oła, dobra, zapomniałem, że nie mamy elytry. Nie wiem, o co chodzi, on ogólnie jakby nie ma... jakby on jest zamknięty w więzieniu, w tej obsydianowej celi, on i tak se z niej wychodzi, więc on jest... On to traktuje jak dom, czy jak co? Nie wiem, totalnie nie rozumiem tego. Ale dobra, pójdźmy tam za nim. Nawet jest w ogóle mega dziwne. Czy wy też mieliście takie wrażenie, że postacie ze SpongeBoba, ogólnie Patryk, SpongeBob i tak dalej, to wszystko będzie takie bardziej pozytywne, a oni są coś tacy dziwni. Dobra, ej, on tam idzie... Oj, czy on idzie do mojego laboratorium kiedyś, które ja tam miałem? Ej, co on tam ro... Czemu on tam idzie? Proszę się zatrzymać. Dobra, czekajcie, zszedł na dół całkowicie. Dobra, wejdźmy tu. Nie mogę drzwi otworzyć teraz, bo on zauważy to. Chyba, że mi... Stanowisko... Co to jest? Dobra, udało mi się wejść. Będzie moje nowe stanowisko. Jakie nowe stanowisko? Nie, czy on sobie właśnie przejął moje laboratorium? Ej, co jest grane? Nie. Robię tutaj takie czerwone... Jakie czerwone? Ściany i będzie to moja nowa baza. Co on mówi? Nie oddam mu mojego laboratorium! Nie, no to jest niemożliwe. Tutaj zaplanuję cały atak i śmierć i plagę na Palionowie. Co? Tutaj będzie wszystko, zacznie z tego miejsca.
Co jest grane? O czym on mówi? Wszyscy zginą. Co jest grane? No nie, no dlaczego on takie rzeczy wygaduje? Ej, dobra, to jest niesamowite, to jest niesamowite, dobra. Czemu on... Nie, niech on... Dobra, pytanie, że coś w skrzynkach jest. Właśnie, czy ja tutaj czegoś... Coś tu zostawiłem. Zabieram tą książkę. O, dobra, nie zauważył, ale zabrałem książkę. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, co w tej książce było napisane, żebym wiedział, jakie właśnie dane on mógł przechwycić, a nie przechwycił. Official dzięks dla pacjentka. Aha, dobra, to jest to, co Dave napisał za leczenie. Taką jakieś podziękowania czy coś. Dobra, to, że tej książki nie przejął Patryk, jakby totalnie nic nie zmienia, bo to tylko tam podziękowania, więc totalny luz, nie? Ale dobra, co on tu planuje dalej? Bo to jest dla mnie podejrzane, że on chce mi przejąć tą całą moją bazę. To mi się nie podoba zdecydowanie. O kurczę, dobra. Czemu on tu stawia teraz te gąbki? Co jest grane? To tak nie powinno być w ogóle. Dobra, czekajcie, gąbka za gąbką. Po co on to stawia tu? Totalnie nie rozumiem. Ja to już bym chciał stąd wyjść. Mam nadzieję, że tutaj zaraz trzeba czyhać przy tych drzwiach, bo nigdy nie wiadomo, kiedy on wyjdzie. Dlaczego on tu daje te gąbki? Co jest nie tak z nim? Dobra, nie rozumiem. Zginiesz. Uciekłeś ode mnie, ale zginiesz, bo ja cię w końcu znajdę. I nie umrzesz. Będziesz. No dobra, on mu grozi, spacz Bobowi. To nie jest normalne, widzowie, to nie jest normalne. Dobra, czekać. Zmienię cię. Żebyś był taki jak ja i razem zniszczymy całe Palionowo i je przejmiemy. Dlaczego zawsze to musi być ktoś, kto chce to niszczyć? Nie rozumiem tego. Dobra, wychodźmy stąd, wychodź. Czekajcie, ja wyjdę jakoś na swój sposób. Tu przechodzimy tak, muruję tu. O kurczę, on wyszedł teraz też. Dobra, jestem tutaj zamknięty. Okej, on teraz wychodzi. Dobra, wychodzę teraz za nim. Tutaj jakoś takie... O kurde, jak ja mam potężny kilof. Nie, dobra, tu to trzeba zamurować. Dobra, nie wiem, gdzie on jest, on tam gdzieś poszedł na górę. Dobra, lecimy za nim. Lecimy tu. Dobra, on gdzieś poleciał. Co jest grane? Nie, no dobra, czekajcie, muszę lecieć za nim, bo ja muszę wiedzieć, co on kombinuje. Elytra tutaj, wychodzimy tu na górę i lecimy. Kończymy się fajerwerki. A nie, mam jeszcze, dobra, to luz. Dobra, lecimy za nim. Czekajcie, zgubiłem go. Palionko, gdzie co? Palionko? Czy on jeszcze jakąś palionkę będzie w to angażował? No nie, no co jest grane? Czekaj, gdzie on jest? O, tu jest, dobra, widzę. Potrzebuję cię akurat teraz, cię nie ma. Musisz powrócić, żebyśmy razem połączyli siły. Co jest grane? Z jedyną osobą, która jest wystarczająco silna, żeby podbić Palionowo razem ze mną. O czym on mówi? Co jest grane? Dlaczego on takie rzeczy gaduje? To jest nienormalne, widzę, to jest nienormalne. Dobra, on gdzieś leci w stronę szkoły? To akurat edukację możesz niszczyć, też nie jestem za nią. O nie, ale ten posąg to zostaw. Posąg pięknego SpongeBoba, proszę. O kurde, on idzie do tych głów naszych. Dobra, czekaj, o kurde. O, prawie się wyłożyłem. O, ale to była akcja. Dobra, szybko tu, dobra, on nie widzi górą. Dobra, myślałem, że tam wejdzie do środka, ale on gdzieś znowu poleciał. Zanim to jest takie latanie właśnie, co chwilę tej elytry... Dobra, Patryk się wyłożył. Dobrze, widzowie, już dolatuję do SpongeBoba, jestem już blisko. Dobra, jak ja było o tym powiem, to przecież chłop zwaruje, zniszczony zamek. Patryk jeszcze dodatkowo jakieś plany ma, żeby przejąć Palionowo, nie, to jest tragedia. Dlaczego znowu takie rzeczy się dzieją? SpongeBob, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś? Tu! Ja nie mogę, dobra, jest z tobą wszystko w porządku, stary. Jest jakaś tragedia. Strzelisz, że ten zamek, o którym ci mówiłem, który ty budowałeś, nie pamiętasz, że go budowałeś, ale jestem pewien, że ty go budowałeś, bo nawet widziałem, jak to robisz. To stary, strzelisz, że ten zamek został zniszczony. Co? Totalnie został zrównany z ziemią, nie ma go totalnie i co? No Patryk go zniszczył, Patrykowi odwaliło totalnie, ja nie wiem, co się dzieje, stary. To tak w ogóle nie może być. Ja normalnie tam przychodzę, widzę ten zamek rozwalony, w sensie nawet rozwalony, go w ogóle tam nie ma, wiesz, o co chodzi. Nie ma zamku, jest totalna pustka. Tam stał ten zamek, on już się nawet fajnie rozbudowywał, a jest totalnie pusty, totalnie. I to ja jestem przerażony, nie? I jeszcze w ogóle Patryk mówi, że on ma jakieś plany w ogóle, że chce przejąć Palionowo, zostać królem. Nie wiem, stary, to jest taka tragedia, że się w głowie nie mieści, nie? SpongeBob, musimy jakoś dać sobie radę. SpongeBob. Halo. SpongeBob! Co ci jest? SpongeBob! Nie, błagam! Obudź się, SpongeBob, nie błagam, proszę! Nie no, co jest z tobą nie tak? Błagam, SpongeBob, błagam! Nie no, widzowie, co to ma być? Znikł! O nie, widzowie, SpongeBob! Gdzie jest SpongeBob?